Siemano wszystkich, moi drodzy, z tej strony Dave. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Zagrajmy sobie w Piggy The Rules of Isolation. Moi drodzy, teraz będziemy przechodzić chapter numer 3. Czyli Gallery. Zostawcie kciuka do góry. Wciskajcie czerwony przycisk subskrypcji. Kliknijcie w dzwonek, żebyście mieli super wiadomości ze świata Piggy. A my lecimy. Thank goodness I made an Indian safe. Hey everyone. Hello? Anyone here? Hey, if you're here, I'm not scared of you. Oh no. The gallery is closed on Sunday nights. I just broke the law. I don't wanna go to station again. I need to get out of here now, before someone notices me. Hello, trespasser. Who said that? If you are hearing this, you have illegally broken into the gallery. Once you enter the gallery while it's closed, you set off your high technology security system and this message plays for you. Also, we ensure a nice and pleasant experience for everyone in the gallery. This won't be a pleasant experience for you. You have been warned. It's too late to turn back now, as all doors have locked. Oh, and one last thing, you won't be alone here. Interleading protocol 233 trespass. Ah, my eyes. What is the gas? I am feeling really dizzy. It must be the gas. This was not a good idea. I need to get out now. Co to była za kaccenka, Bożu? Pick the rules of isolation, widzowie. O kurde. Bierz tą deskę. Gdzieś była Daliza, Jezu. Dobra, widzowie. Serio? Dobra. Nie no, widzowie, serio nie umiem tyknąć wręcza, naprawdę. Dobra.
Ej, na tym telefonie się nie da przejść w ogóle tego czaptera na trzy widzowie. Jak ja chcę uczyć przed tatą świnką, no to w ogóle coś nie pojawia. Dawaj! Jezu Chryste, co to ma być? Przyszedł Teddy Bear. Zajebiście. Nie no, zaś tam utknął. Ja pierdzielę. Panie Teddy Bear. Czemu cały czas tam tkwisz? Dobra, dobra, dobra! Inna taktyka. Dobra. Na razie uciekamy. Dobra. Najpierw trzeba atak. Oddalona kamera. Zajebiście. Patrz. O nie! Nie! Nie da się tego przejść! Nie no, super! No, z tego co zauważyłem, jumpscare ojca świnki jest zepsuty. Dobra, próbujemy jeszcze. No aż do skutku, nie? To jest proste. O nie! Czemu dałem przycisk klękania? What the fuck? Dobra, pyk. Zygzak zrobiłem. Wow. Na telefonie da się robić zygzak. Od razu mówię. O nie! Teddy Bear. Nie no, zajebiście. Teddy Bear potrafi się bugować w innych miejscach. W miejscach zupełnie niepożądanych! Nie no, znowu nie wziąłem wręcza! No nie! Nie no, super. Pieprze to, nie. Nie da się tego przejść. Widzowie, czy to jest coś realne do przejścia? Na tym telefonie w chapterze trzecim? Raczej nie sądzę. Nie teraz, Boże. Najpierw to trzeba chaptery przejść. Dawaj! Ej, no nie no, cały czas klikam klękanie, co jest? Klikam klękanie cały czas. Dobra, żeby ten Teddy Bear nie wszedł pomiędzy to. Ej! No, nie umiem kliknąć w tą deskę? Serio? Dobra, widzowie, może Teddy Bear jakoś mi pomoże. Nie wiem. Wątpię raczej. No. Dobra. Jakoś się zbugował. Dobra. Mamy to. Dawaj. Zanim jeszcze tu nie przyjdzie. Kurde!
Dobra, widzowie, Jezus Maria, jak mi jest gorąco. Nie no. Trochę przesadnie się zrobiło. Czemu w zupełnie niepożądanym miejscu musi się ten klucz skitrać? Nie no, znowu ona przyszła, nie no. No, nie umiem kliknąć tej deski. Nie no, zajebiście. Gdzieś za mną to liber? Nie. Co jest? Nie no, znowu się zbugował, nie no. Panie, ej! Panie Teddy Bear. Czekaj, czekaj, jeszcze. Nie no, super! Znowu tego ręcza nie wziąłem. Kilnij mnie, panie świnko. Ja już nie mam życia. Widzowie, najbardziej mocarny to będzie przejście chapteru numer 4 w Piggy the Reese of Isolation na tym telefonie. Serio wam mówię. To jest jeszcze bardziej mocarne. Dobra, bierzemy ten kluczyk. Skakujemy do portalu. Czy cokolwiek się to nazywa. Dobra, dobra, szybko, szybko. Musimy speedrunować tą gierkę. O kurde, już zapomniałem, w których miejscach to będzie. W które cyfry? Nie no, super. Pokój 10, potem pokój 5, potem pokój 7, potem pokój 2. Nie umiem kliknąć tej deski! Co jest? Nie no, to jest przesadne. Ja pierdziele, super! Miałem speedrunować gierkę i co z tego wyszło? Gówno. Już po raz trzeci tego ręcza nie klikam. Co jest z tą grą? Nie no, widzowie, ostatnia próba. Jak znowu nie wyjdzie, kończę odcinek. Jak uda mi się przejść chapter, kończę odcinek. Nie no, widzowie, to jest ciężkie do przejścia. Możecie we mnie nie wierzyć, ale tak to jest. Nawet jak ja kurde próbuję to przejść. Nawet jak ja próbuję to przejść. To nie, to ciągle ojciec świnka mnie łapie, albo nie umiem się jakoś skitrać przed nim. No bierze ten klucz. Pierdziele. Co znowu?
Znowu ta bzdziucha mnie goni, pierdzielaj. Liza się znowu wybudziła ze śpiączki farmakologicznej, kurde. Gdzie ona jest? Ta! Utknęła superancko. Nie no, sarąbiście, superancko, nie? Tylko kliknij w The Ranch, proszę. Zaraz nie umiem go kliknąć! Nie no, kończę odcinek. No bo to jest dla mnie... To jest dla mnie bajka. Co?! To jest dla mnie niepojęte! No właśnie. Kurczę, że już tylko nie okazuje się na dworze zrobić. Nie no, widzowie, kończę ten odcinek, ja pierdzielę, bo nie da się tego przejść. Cały czas nie klikam tego wręcza. Ani nic. Tylko śpiak porobany. Więc kończymy, moi drodzy. Trzymajcie się, był z wami Dave, zagraliśmy w Peak The Rise of Isolation. Do zobaczenia.